Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, z wielką radością, razem z Wami, chcę zacząć ten czas nawracania się. To jest proces. Nie można się raz nawrócić i koniec. Nawracanie się jest każdego dnia. Będziemy mówić o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, jak się nawracać. Bo. Czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi na temat postu, jak oni się przygotowują do Wielkiego Postu, jakie mają postanowienia na Wielki Post, to uśmiecham się w sercu, bo czasami mam wrażenie, że ludzie postanawiają robić coś, co nie jest najważniejsze w Wielkim Poście, myśląc, że to jest najważniejsze. Natomiast to, co mało ważne, albo inaczej, to, co najważniejsze, jest prawie niezauważalne. W czasie tego wielkiego postu. Pokuta, do której zachęca nas cały Kościół, jest jednym z największych tematów w Biblii. I nie ma wątpliwości, że Bóg stworzył pokutę, czy daje nam przestrzeń działania pokuty, jako przestrzeń spotkania z człowiekiem. Praktycznie bez pokuty nie ma spotkania z Bogiem. Różnie tylko rozumiemy tą pokutę i czasami trzeba skorygować znaczenie pokuty, żeby zrozumieć, że ona jest przestrzenią spotkania z prawdziwym Bogiem. Nie można spotkać się z prawdziwym Bogiem w udawanym życiu, z maskami na twarzy. Maski na twarzy to symbol, nie mówię w tej chwili o tych sanitarnych obostrzeniach, tylko maska na twarzy. Zakładamy maski na twarz. W duchowym tego słowa znaczeniu, aby coś ukryć, gramy cały czas kogoś, kim nie jesteśmy. Nie możesz spotkać się z prawdziwym Bogiem, jeśli żyjesz udawanym życiem. Pokuta o tyle jest trudna dla każdego z nas, ponieważ obliguje nas do skonfrontowania się z prawdą o sobie. I ten proces. Zobaczenia siebie w prawdzie jest często bardzo bolesne. Dlatego uciekamy od pokuty, bo uciekamy od prawdy o sobie. Uciekamy od pokuty, ponieważ uciekamy od prawdy o mojej relacji z Bogiem. Uciekamy od pokuty, ponieważ uciekamy od prawdy o mojej relacji z drugim człowiekiem. I tutaj musimy podjąć decyzję, że jeśli chcemy, aby Bóg nas wyzwolił. Z różnorodnego zła, które dotyka destrukcyjnie nasze życie, musimy pozwolić, aby Bóg pokazał nas samych w Prawdzie. I to jest ta najtrudniejsza część pokuty. Zanim Bóg przychodzi do człowieka, to powołuje człowieka pokuty Jana Chrzciciela. Maryja, która jest największą prorokinią przed paruzyjną, Objawiającą się na całym świecie, zobaczcie, ona cały czas nawołuje do pokuty. Ponieważ pokuta ma moc odnowienia naszego życia w tych trzech relacjach do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. 40 dni to jest bardzo ciekawe. Wiecie w ogóle, liczba 40 w Piśmie Świętym jest liczbą procesu. Prowadzącego od destrukcji, od chaosu do uzdrowienia, do przyjęcia mocy przemiany życia, do wejścia do ziemi obiecanej, do wejścia do królestwa Bożego. 40. W księdze Malachiasza jest taki fragment mówiący o tym, że Bóg. Wystawia Izraelitów na próbę, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Mówi tak: Wystawcie mnie na próbę. Pokazuje Izraelitom ich sytuację. Pracują od rana do wieczora, w pocie czoła i trudzie, a mają wrażenie, jakby wrzucali to, co zarobią, do dziurawego mieszka. Ciągle za mało, ciągle nie wystarcza. Tak utrudzeni i zarobieni pracą fizyczną. Bóg mówi dlatego, że nie troszczycie się wpierw o świątynię Boga, tylko najważniejsza jest wasza kasa. Jezus powie potem: Najważniejsze jest staranie się o Boże Królestwo, a wszystko inne będzie wam dodane. My wpierw staramy się o to, żeby mieć na swoim koncie odpowiednią ilość pieniędzy, ułożyć się w życiu. Żeby życie było łatwe, lekkie, przyjemne i beztroskie, a potem ewentualnie pójdziemy do Bozi. Pomodlimy się. Wypełnimy obowiązki religijne. I Bóg pokazuje w księdze Malachiasza całą tą sytuację Izraela i mówi tak. Toczcie ze mną spór. Wyzywam was. Wystawcie mnie na próbę. To Bóg mówi: czy jeśli dacie dziesiątą część wszystkich swoich zarobków na świątynię, na dzieła Boże, na pomoc charytatywną drugiemu człowiekowi, czyli rozpoczniecie wasze nawrócenie od kieszeni, wystawcie mnie na próbę. Czy nie otworzę skarbca niebiańskiego i nie wyleję na was, Potężnego Bożego błogosławieństwa w sferze finansów. Wystawcie mnie na próbę. Dziesiąta część Waszych zarobków na świątynię? I wystawcie mnie na próbę, czy Wam finansowie nie po pobłogosławię stukrotnie więcej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że 40 dni to dziesięcina z czasu całego roku którą Bóg pragnie dla siebie. I teraz zobaczcie, kiedy rozmawiam z ludźmi, jakie masz postanowienia na Wielki Post? No proszę księdza, przede wszystkim słodyczy nie będę jadła, no bo już troszeczkę mi tutaj wyglądam jak pączuś. Okej. Okay. Co trzeci Polak wygląda jak pączek. Dobrze będzie, a kilka kilogramów mniej będzie tych Polaków w tej pięknej ojczyźnie. Ja nie będę piła kawy. Ok. Ja będę biegał, bo muszę zadbać o siebie. Okay. To wszystko są fajne rzeczy, nie mam nic przeciwko temu, ale to nie stanowi istoty Wielkiego Postu. Ponieważ istotą Wielkiego Postu jest to, że Bóg przychodzi z pragnieniem, abyś podarował mu dziesięcinę swojego czasu z całego roku, rozumiesz? Żebyś podarował mu 40 dni, które będzie miał całego Ciebie dla siebie. I mówi wystawiam Cię na próbę. Wypróbuj mnie. Jeśli ty dasz mi 40 dni, to ja tobie pobłogosławię przez cały rok tak niesamowicie, że będziesz w szoku. Wchodzisz czy nie? To jest istotą wielkiego postu. I teraz moje postanowienia związane są z tym, jak stworzyć swoją własną, osobistą pustynię, na której będę cały dla Boga, a Bóg będzie cały dla mnie. W odpowiedniej sytuacji mojego statusu społecznego, bo wiadomo, że. Człowiek świecki, który ma rodzinę, dom, nie może żyć jak mnich, eremita czy pustelnik. Każdy we własnym zakresie stwarza swoją własną pustynię, na którą wyprowadzi nas Duch Święty, aby przede wszystkim być z tym, który kocha mnie najbardziej. 40 dni. Budować relacje miłości w samotności, która będzie wypełniana Jego obecnością. 40 dni. Boże księdza, ja mam tyle obowiązków, ja mam tyle na głowie, praca to wszystko, proszę cię. Problem nie polega na tym, że masz za dużo rzeczy na głowie. Problem polega na tym, i to jest ten pierwszy bolący punkt: że Bóg nie jest dla mnie ważny ani nie kocham go całym sercem. To znaczy, zrozumcie skarbym, jeśli ktoś jest dla mnie ważny, jeśli kogoś kocham, zawsze znajdę dla niego czas. Czy rozumiesz? Nie znajduję czasu dla kogoś, kto nie jest dla mnie ważny, kto nie jest dla mnie kimś znaczącym, kogo po prostu nie kocham, kto jest dla mnie obojętny. Dlatego notorycznie nie będę znajdował czasu. Kiedy przychodzimy do konfesjonału i mówimy, proszę Księdza, przepraszam. Nie miałem czasu na modlitwę. To jest kłamstwo. Bo w ten sposób będę usprawiedliwiał siebie i zakłamywał nieustannie rzeczywistość. A jeśli nie poznam prawdy i nie stanę w prawdzie, to nigdy nie zostanę wyzwolony z tego kłamstwa. Jaka jest prawda? Przepraszam, mówię w konfesjonale, że Bóg nie był dla mnie ważny. Nie był najważniejszy, nie kocham Go, ponieważ miałem czas dla wszystkich i dla każdego, tylko nie dla Niego. I to jest prawda o mojej relacji z Tobą, Jezu. To jest prawda o tym, jak ja Ciebie kocham. Bo ktoś patrząc z boku mógłby zobaczyć, ten człowiek całym sercem pokochał telewizor. Niewątpliwie. Każdego dnia. Wypełnia przysięgę, którą może gdzieś tam złożył, o czym nikt nie wie. I przysiągłeś, może gdzieś tam w ukryciu, mój telewizorze, obiecuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. Jeszcze Boga poprosiłeś, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej, wszyscy święci. I wiernie trwasz każdego dnia. Wiele godzin. Przeciętna polska rodzina, wiecie, od czterech do pięciu godzin dziennie spędza czas przed telewizorem. A do tego dochodzi internet, do tego dochodzi Facebook, Instagram, seriale, CDA, telefon, od którego jestem uzależniony? To jest prawda o nas. To nie jest to, że ja nie mam czasu. Pamiętajcie, że miłość to jest czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Czas jest weryfikatorem miłości. Jeśli ja nie mam dla ciebie czasu, to sloganem jest mówić kocham cię. To jest kłamstwo. Muszę stanąć w prawdzie, żeby prawda mnie wyzwoliła, rozpoczęła proces nawrócenia. Czyli co jest głównym moim postanowieniem? Ograniczyć jak tylko się da do rzeczy koniecznych wszystko to, co zabiera mi czas dla Boga. Czy rozumiesz? Nie mówię, żebyś teraz wyłączył całkowicie telewizję, wyłączył sieć, wyłączył radio. To jest heroizm ale ogranicz do minimum. Do tego, co jest konieczne. Jest bardzo ważne. Dlatego, że hałas, który jest w nas i wokół nas, nie pozwoli ci usłyszeć głosu Boga. Zobacz, że Jezus wychodzi na pustynię. Nie pości 40 dni i 40 nocy w swoim domu. Tam, gdzie śpi, tam, gdzie je, na podwórku z kumplami, On tam nie pości. On wychodzi na pustynię, aby wejść w samotność z dala od ludzi. Zobaczcie, jak On się modli. To jest dla mnie fenomenalne. Ja nie widzę nigdzie Jezusa, który w Ewangelii budzi się, klęka przed swoją matą i rozpoczyna modlitwę. Nie znam takiego obrazka z Ewangelii. Natomiast kiedy jest mówione o modlitwie Jezusa, to Jezus wstaje, kiedy wszyscy jeszcze śpią, i idzie na miejsca ustronne, pustynne, aby się modlić. Modli się całą noc niejednokrotnie. Dlaczego? Dlatego, że miłość wymaga intymności. Miłość dwóch zakochanych osób wymaga intymności i ochrony tej intymności przed osobami trzecimi. Czy rozumiecie? Jak się naprawdę kogoś kocha całym sercem i ten ktoś jest największą miłością mojego życia, to pragniemy nieustannie być razem i czujemy się już sztucznie i nieswojo, kiedy jakieś oczy na nas patrzą. Nie możesz być prawdziwy, prawdziwa przed Bogiem. Kiedy chociaż jedna osoba obok ciebie na ciebie patrzy, na twoją relację z Bogiem. Ja nie mówię tu, jak jesteśmy w kościele, rozumiecie? Ale kiedy jesteś sam na sam. To tak, jak jesteś, wiesz, z twoją ukochaną żoną, z twoim ukochanym mężem. I wiadomo, że jak jesteś w sklepie, na podwórku, wiesz, jedziesz autobusem, jesteś w pracy, to nie będziecie sobie okazywać jakiejś szczególnej czułości, intymności, no bo patrzą ludzie wokoło, no nie będziemy robić siebie jakiegoś, wiecie... Sen tutaj teraz, romantycznych. Zachowujemy się normalnie. Ale kiedy jesteście sami w waszej sypialni, kiedy jesteście sami, dzieci już śpią, kiedy jesteście sami, możecie popłynąć w czułości dla siebie, w intymności dla siebie. Możecie okazywać sobie miłość bez skrępowania. Rozumiecie, nawet sceny intymne między małżonkami. Nawet naturalnie często wyglądają tak, że przyciemniamy światło, zasłaniamy okna, zapalamy świece, tworzymy klimat. Tego samego pragnie Bóg dla Ciebie i dla Niego. Modlitwa nie może być wypowiedzeniem formuły modlitewnej zwanej paciorkiem. Modlitwa to jest Dwoje zakochanych serc w przestrzeni ciszy, miłości, czułości, którą nawzajem sobie okazują, to jest modlitwa. Dlatego Jezus, kiedy wstawał na modlitwę, szedł być może kilometr, dwa, trzy tam, gdzie miał pewność, że go nikt nie będzie widział, gdzie on cały będzie dla ojca, a ojciec cały dla niego. Czy rozumiesz? On stwarzał sobie cały czas przestrzeń intymności z Bogiem. Tak, to wymaga wysiłku, tak, to wymaga trudu, oczywiście, że tak. Miłość zawsze związana jest zdaniem i poświęceniem siebie, czasami aż do końca. Tylko jak jesteś zakochany, czy jesteś zakochana, albo po prostu kochasz. Ten trud i cierpienie w szukaniu miejsc intymnych, aby być cała dla tego, którego kochasz, żeby on mógł być cały dla ciebie, w której jest zakochany, nie jest trudem, nie jest wysiłkiem, jest przygodą, jest uśmiechem, jest szukaniem szczęścia we dwoje. To jest przestrzeń, modlitwo, którą chodzi w Wielkim Poście. Jezus. Idzie na pustynię. Pustynia jest miejscem również działania demonów. Tak w ciszy zobaczysz swoje osobiste demony. Przede wszystkim zobaczysz, jak bardzo jesteś uzależniony od atrakcji tego świata. Kiedy ludzie, których prowadzę, rozpoczynają przygodę z ciszą w swoim życiu duchowym, odkrywają, że Kilkanaście minut w ciszy, będąc u siebie w domu, jest prawie niemożliwe na początku. Po prostu czują się, jakby ich wyrywało czują jakieś napięcie w sobie agresję, złość najchętniej, żeby to zagłuszyć od razu by włączyli znowu telewizor, radio, muzę na uszy i już jest dobrze. Rozumiecie? Jesteśmy nałogowcami mas mediów. Być może z ironią, czy jakimś szyderczym, pogardliwym uśmieszkiem przejdziesz koło pijaczka, który znowu leży w rowie, się napił. Mówisz, Boże, co on z sobą robi? A co my robimy? Jesteśmy tylko inaczej uzależnieni od czego innego, ale dokładnie zniewoleni i uzależnieni. My od mas mediów. Słuchajcie, robiłem sobie takie eksperymenty. Ile razy bezwiednie... Biorę telefon do ręki, żeby po prostu zobaczyć co tam jest w internecie. Posłuchać jakiejś fajnej muzy, poczytać jakiś fajny artykuł. Nie muszę tego robić. To nie jest rzecz konieczna. Nie będzie końca świata, jeśli nie, wejb, nie wezmę po raz kolejny telefonu i nie przejrzę co tam na fejsie. Nic się nie stanie. Ale biorę ten telefon i w momencie w którym się orientuję, że już czas coś zacząć konkretnego robić, patrzę, 30 minut minęło. I robię sobie rachunek sumienia. I co tak naprawdę ci to dało? Te 30 minut na Facebooku. Co ci to dało? Czy to pomogło ci wzrosnąć w miłości, w intymności z Bogiem? Czy to pomogło ci rozwinąć Twoje powołanie? Czy to pomogło wzrosnąć w mądrości od Boga? Czy to pomogło. Wlać w twoje serce nową siłę, moc i energię, aby kochać drugiego człowieka. Nie, bo często po mass mediach, często po siedzeniu w necie, często przez godziny telewizji jesteśmy wypruci z wszelkiej energii. Nic nam się nie chce. Jest rzeczą niemożliwą, żeby po kilku godzinach wieczorem oglądania telewizji przeżyć Bożą obecność na modlitwie. Chyba, że masz jakąś absolutnie specjalną łaskę na ten wieczór daną od Boga. Ponieważ hałas i chaos, który jest w nas przez oglądanie, przez bodźce, które wchodzą w nas, bombardując nas przez kilka godzin, tworzą taki hałas wewnątrz, że nie jestem w stanie wejść w intymność z Bogiem. Oczywiście będę oszukiwał siebie w sumieniu, że jest w porządku, bo odmówiłem ten paciorek tak, przerwany trzydziestoma ziewnięciami, okej, okay. ale odmówiłem, jest zaliczone, tak, mówiłem. Ale mówię jeszcze raz, można odmawiać modlitwy przez całe swoje życie, odmawiając na każdej z nich spotkania się z Bogiem. Ale paciorek wyklepałem. Jest dobrze? Jest dobrze. O co chodzi? No chodzi o miłość, tam nie było miłości. Tam nigdy od początku nie było miłości. Nauczyliśmy się klepać paciorki, a nie wchodzić w intymność z Bogiem na modlitwie. Rozumiecie różnicę? Obowiązek, miłość. Kiedy jest miłość między dwiema osobami, czas płynie i nawet nie wiesz jak. Kiedy jest obowiązek, liczysz każdą minutę i męczysz się. Pomyśl sobie, jak on się czuje, kiedy idziesz na modlitwę i widzi, że ty się męczysz z nim. Że każda minuta to dla ciebie męczarnia, co chwilę patrzysz na zegarek. Powiedz, mogłabyś powiedzieć o kimś, kto mówi ci, że cię kocha, kiedy siadacie razem do rozmowy, patrzycie na siebie i czujesz, jak on po trzech, czterech, pięciu minutach już zaczyna nerwowo. Patrzeć na zegarek, rozglądać się. Masz skan w jego serce i patrzysz z przerażeniem, że on o wszystkim myśli. Teraz jest w pracy, teraz tam z kimś rozmawia, teraz sobie myśli, jak to załatwić, jak tamtą sprawę, wiesz, zrobić. Jakbyś się poczuła w sercu, nie? Czasami mamy do czynienia z takimi osobami, które przychodzą spotkać się z nami, ale myślami, sercem są zupełnie gdzieś indziej. I tak po ludzku byśmy powiedzieli: człowieku, nie męcz się już ze mną. Weź i ci robić to, gdzie jest Twoje serce. Masz tysiąc rzeczy na głowie. Nie udawajmy, że jest fajnie. No nie udawajmy. Ale my często tak udajemy na modlitwie. I mówimy jeszcze: Kocham Cię, Jezu. On patrzy na nas, chce być cały dla nas i chce, żebyśmy byli cali dla Niego, a nasze serce jest zupełnie gdzieś indziej. Wiecie, jak to jest, jak się rozmawia z kimś i nagle ci się zaczyna ziewać raz, drugi trzeci. Co ten drugi sobie myśli wtedy? O Tobie. Boże, jak ja go nudzę. Jak On się ze mną nudzi. Co czuje Jezus, jak na modlitwie co chwilę ziewasz? Masz znudzony wyraz twarzy i patrzysz na zegarek, i żeby były szybko. Ten paciorek dokończyć, ten różaniec dokończyć, tą koronkę dokończyć. Bolecę do ważniejszych rzeczy. Rozumiesz? Tu o to chodzi. On jest osobą. On jest najwrażliwszy ze wszystkich. To jest ten, który stworzył wrażliwość. Rozumiesz? Więc jak on się musi czuć odrzucony, niechciany. Na Twojej modlitwie, pomyśl o tym. Lepiej pięć minut, ale cały dla Niego, niż cały różaniec, a sercem być wszędzie i przy wszystkich, tylko nie przy Nim. Naprawdę. Przynajmniej nie udajemy, nie kłamiemy o miłości do Niego. Jest bardzo ważne więc. Aby znaleźć tą przestrzeń swojej osobistej pustyni, może warto przeanalizować sobie swój dzień, jak on jest bardzo rozwalony. Wiecie, jest takie słowo, które dzisiaj praktycznie nie funkcjonuje jak dyscyplina. Kiedy pracuję sam sobą i z moimi synami, córkami duchowymi, nad tym, żeby zdyscyplinować swój dzień, to z przerażeniem. Odkrywam zawsze, jak bardzo brak dyscypliny wpływa na rozwalenie wszystkiego w relacji do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. Kiedy zaczynasz dyscyplinować swój dzień, okazuje się, że masz mnóstwo czasu na wszystko. Problem polega na tym, że my nie mamy dyscypliny. Od momentu wstania rano z łóżka, wszystko jest rozwalone. Dlaczego mądrość monastyczna, zakonna cały dzień od godziny do godziny planuje? I wszystko jest na dzwonek. Do 11 to kończę, wstaję, robię następną rzecz. Do 1 kończę, wstaję, robię następną rzecz. To uczy dyscypliny. Brak dyscypliny jest jedną z największych słabości współczesnego człowieka. Dlatego nasze dni są rozwalone. I wtedy, kiedy tak naprawdę powinniśmy jakościowo najlepszy czas poświęcić temu, który jest moim Bogiem, dajemy mu często ochłapy czasu. Na samym końcu. Kiedy już jesteśmy tak zmęczeni, tak senni. On tak patrzy pewnie na nas, mówi, idź już spać. Już się nie męcz. Rozumiecie, ale to nie ma nic wspólnego z zakochaniem, z miłością, która płonie, która rozpala moje serce do niego. I teraz od stworzenia tej pustyni. Tych chwil ciszy rozpoczyna się 40 dni postu i pokuty. Zacznij może od najprostszych rzeczy. Może od tego, że jak jedziesz rano do pracy, nie włączaj tego radia. Naprawdę nic się nie stanie, jak raz dziennie usłyszysz wiadomości. Nie musisz ich słuchać 30 razy na dzień. I też na wszystkich kanałach, raz dziennie starczy. Wyłącz radio. Trwaj w ciszy jadąc do pracy. Przeżywaj Bożą obecność w Twoim samochodzie. Wyobraź sobie, że Jezus jest przy Tobie. Zacznij z Nim rozmawiać. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. To nie jest wyklepanie formu modlitewnych. Rozmowa polega na tym, że ja mówię. Drugi słucha, potem drugi mówi: Ja słucham. Tak? Wiecie, jak człowiek się męczy z kimś, kto nawija przez trzy godziny non-stop, ty nawet nie jesteś w stanie się wbić w jego zdanie. Brakuje nam słuchania, więcej będę mówił jutro o tym. Cisza. Szukaj kilku minut w ciągu dnia ciszy. Nawet kiedy jesteś w domu, Siądź sobie na krześle nie wiem, w swoim pokoju, zamknij oczy i trwaj w ciszy, kilka minut. Włącz sobie nawet wiesz, stopera w telefonie, żebyś nie kimnął czasami. W ciągu tych kilku minut. Pięć minut kilka, kilkanaście razy dziennie. Ja będziesz czuł, że zmęczenie, senność. Nawet w te kilka minut zaczyna Cię powalać. Zrób to, co mówili Ojcowie Pustyni. Wstań, rozłóż ręce i trwaj w tym znaku krzyża. Uświadamiając sobie, że to jest ta postawa modlitwy, którą Jezus wołał o zbawienie świata do Ojca. Jak Ojciec Niebieski widzicie w tej postawie Syna, jest najbardziej wzruszony. I trwaj w tym. I niech cię nawet po trzech, 4 minutach zaczną te ręce boleć. Przynajmniej nie zaśniesz. Ale trwaj w ciszy. Kilka minut. I powiedz: Tatusiu, teraz pozwalam, żebyś mnie kochał. Teraz jestem jedynym obiektem Twojej miłości. Odpoczywam w Twojej miłości. Kochaj mnie. I trwasz w ciszy. Nie musisz nic spektakularnego czuć. To się dzieje w głębinach Twojego serca. Nazywam to duchowym podwójnym espresso. Kiedy brakuje Ci miłości, kiedy czujesz, że zaczynasz być coraz bardziej poddenerwowany, byle co zaczyna Cię wyprowadzać z równowagi, zrób to podwójne duchowe espresso. Mój kolega, który jest bardzo nerwowy, ale pięknie zaczyna współpracować z łaską. W swoim biurze, gdzie jest w sumie 10 godzin dziennie, mówi księżę: No, nie mam gdzie to zrobić. Przecież w moim biurze, full ludzi przychodzi i tak dalej. Mówię: Idź do toalety. Ja do toalety. No, idź do łazienki. Zamknij się. Tam jest wiesz: każdy tolerancyjny dla każdego, kto wchodzi w to miejsce ustronne z różnymi problemami. Zamknij się w tej łazience i trwaj te kilka minut w ciszy. Kilka razy dziennie. Dopowiedzą, że mam problem z pęcherzem. Niech powiedzą. Ale wychodzisz z tej łazienki napełniony Bożą Obecnością, Bożą Miłością, uspokojony. Twoje serce jest wypełnione nim. Możesz znowu na dwie, trzy, cztery godziny. Ruszyć do pracy z sercem, które jest z nim zjednoczone, jak zaczynasz odczuwać, że znowu tracisz kontakt z jego miłością, że jesteś już na powierzchni swoich uczuć, okoliczności zewnętrzne zaczynają cię denerwować, zasuwaj na podwójne duchowe espresso. Znajdź szybko gdzieś jakieś miejsce, gdzie cię nikt nie widzi. Trwaj w ciszy i pozwól, żeby on cię przez kilka minut kochał. Nie musisz nic mówić. Tylko stań w jego obecności i trwaj w ciszy. Zobaczysz, jakie niesamowite zmiany się w Tobie zadzieją. Najbardziej nerwowi ludzie zaczynają niesamowicie się uspokajać, ale niech to będzie kilka, kilkanaście razy dziennie. A potem zobaczysz, że kiedy do swojej wieczornej modlitwy, do swojego miejsca. O którym Jezus mówi, izdebka, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca, który widzi w ukryciu. Jak po całym dniu tych kilku, kilkunastu razach trwania w ciszy i przyjmowania Jego miłości, wiesz, jak będzie wyglądała Twoja wieczorna modlitwa? Tam będzie spotkanie dwóch stęsknionych serc. Cały dzień przygotowywałeś ten wieczór. Szukanie ciszy. W ciszy jest siła. W ciszy nabieramy mocy. To jest fenomenalne, że Bóg mówi o tym, że w ciszy otrzymujemy największą moc i siłę do zmiany naszego życia. W ciszy możemy wejść w Jego obecność, która ma moc przemienić w nas wszystko. Kiedy Patrzymy na bohaterów biblijnych. Oni cały czas wyszukują miejsca ciszy, z reguły to są góry czy pustynie, żeby tam spotykać się z Panem. On mówi tak: W nawróceniu i spokoju jest Wasze ocalenie. W ciszy i ufności. Leży Wasza siła. Wtedy będziecie szukali Pana Boga Waszego i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. To jest warunek. Mamo, masz kochające dziecko, które Ci się zgubi. Dokładnie wiesz, co to znaczy szukać dziecko całym sercem i całą duszą. Aż go znajdziesz. Kiedy Józefowi i Maryi zgubił się Jezus, szukali go dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. Myślę, że nawet na chwilę nie zmrużyli oka, aż go znaleźli. Ile my razy gubimy Boga w naszym życiu, czy szukamy go całym sercem i całą duszą? Czy nas to już w ogóle nawet nie obchodzi, że go nie odczuwamy, że nie żyjemy w jego obecności, że on jest gdzieś tam ideą daleko, jakiś paciorek mu tam pośle rano czy wieczorem i jest git. Jeżeli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię i będą się modlić i będą szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg. Ja z nieba wysłucham każdą prośbę i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocale. Kochani moi, niesamowite są te obietnice Boże. Proszę was, abyście dzisiaj wyszli z tą jedną myślą. Niech Duch Święty pielęgnuje wam ją w sercu. Że Bóg pragnie wziąć mnie na 40 dni do swojego serca, w głąb swojej miłości, do przeżycia Jego obecności takiej, że potem będę żył tym błogosławieństwem przez kolejne dni całego roku. Moim zadaniem jest stworzyć przestrzeń ciszy, osobistej pustyni milczenia. I to jest moje główne postanowienie: stworzyć warunki na usłyszenie Jego głosu, stworzyć warunki na jego przyjście do mnie, stworzyć warunki, które będą zaproszeniem: przyjdź, Panie. On puka cały czas jak w apokalipsie, ale klamka jest od Twojej strony. Sam nie wejdzie niezaproszony. Amen.